Cześć, jesteśmy w drugim odcinku tworzenia gry typu Escape Room. W poprzednim niewiele robiliśmy, ale warto go obejrzeć. Teraz zaczniemy bawić się prostą mechaniką. W tym odcinku pokażę, jak zrobić jeden mebel, a kolejne meble zrobię w drugim odcinku. Wygląda to bardzo podobnie. Na samym początku tworzymy nowy blueprint, nową klasę blueprintową typu aktor, ponieważ wszystko w grze jest aktorem, tak samo meble, tak samo niebo, podłoga i wszystko inne. Zaczynamy od tego, że w klasie nowej stworzymy całą szafkę. Zacznijmy od tego, że wrzucimy tam trzy pierwsze elementy, ponieważ z nich składa się pierwsza szafka. Jest to korpus szafki, który wygląda tak. Jeżeli naciśnięcie F, to wycentrujecie widok. Możemy też się obrócić, lewy przycisk i Alt. No i widzimy szafkę z przodu. Ok, wrzućmy kolejne elementy, czyli szufladę oraz drzwiczki, które się będą otwierać. Wygląda to tak. Ok, możemy przejść teraz do elementów programistycznych, czyli do blueprinta, ale zanim to zrobimy, dodajmy jeszcze boxa, ponieważ powinniśmy dodać jakiś element, po którym szafka odkryje, że my jesteśmy blisko niej. Ponieważ jak będzie 10 szafek, to żadna szafka nie wie, która ma się otworzyć, czy wszystkie mają się otworzyć, czy może jedna, a jak jedna, to która? No nie wiadomo, dlatego warto stworzyć boxa, który będzie obszarem, w którym możemy otworzyć szafkę, gdy w tym obszarze będzie znajdować się gracz. Czyli w sumie my. Ok, ustawiam mniej więcej na środku. To jest tylko jeden z możliwości interakcji. My zrobimy nieco bardziej złożoną mechanikę, ale to jest jedna z możliwych. Ludzie na różnych filmikach mówią, żeby nie wywalać tych trzech klocków, bo wszyscy wywalają. No ja wywalam, bo tak naprawdę nie są mi potrzebne, więc po co są, skoro nie będę ich używać. Dlatego je usuwam. Żeby nie było, że po prostu usuwamy. Ok, wybrałem klucz, to znaczy przycisk, którym będę wchodził w interakcję, czyli przycisk F. Najczęściej w grach wykorzystuje się ten przycisk. Zależy też od gry, wszyscy używają F, więc stwierdziłem, że dobra, użyję tego przycisku. Tworzymy timeline, który jest na dole listy i wchodzimy dwukrotnie na niego klikając. Możemy oczywiście zmienić nazwę, ale nie jest to istotne. Chodzi o to, żeby stworzyć nową ścieżkę animacji. Ustawiłem 3 sekundy, bo gracze są niecierpliwi. Oni jak przy 10 sekund otwiera się szafka, chociaż tak szafki się nie otwierają, ale jakby się otwierało, to by gracz wyszedł z gry i dał sobie spokój. Dlatego stworzyliśmy nową ścieżkę w timeline, która nazywa się otwieranie. Żeby było logiczne, będzie służyła do otwierania i zamykania. Co jest mniej logiczne, ale mniejsza o to. Ok, tworzymy nowy klucz. Animacje tworzy się na kluczach, czyli najczęściej, aby przyspieszyć pracę, tworzy się pojedyncze elementy, tak zwane klucze. Na początku, w tym przypadku, i na końcu animacji. I te klucze na pewno będą miały konkretne ustawienia, natomiast wszystko po drodze będzie aproksymowane, czyli przybliżane przy pomocy silnika. Możemy stworzyć linię prostą, co jest domyślne. Wycentrować teraz widok, żeby zobaczyć, że faktycznie są dwa klucze na początku i na końcu i ta linia jest prosta. To nie jest dosyć naturalne, bo niektórzy w takiej grze potrzebują, zwłaszcza na Oculusie, potrzebują kubełka jako i nie z popcornem, ale być może ten popcorn się w czasie gry tam może znaleźć. Nie powiem w jaki sposób, ale po prostu dla niektórych płynny ruch jest bardziej naturalny. Jeżeli jest ostry, na przykład w Oculusie biegnie się na ścianę, zatrzymuje się momentalnie, to jest bardzo fajny efekt. I aviomariny na to nie pomaga, więc no nieważne, może nie drążmy tego tematu. Ok, weźmy teraz szufladę, bo to szuflada ma się odsuwać. Jak zobaczyliście wcześniej, bądź też nie, odsuwa się o 80 cm, aby się otworzyła. Więc stworzyłem animację od 0 do 1. Dlaczego? Ponieważ wykorzystam tą animację i do szuflady, i do otwieranych drzwiczek. A żeby przesunąć szufladę, musimy na początku oczywiście rozbić wektor na składowe typu float, czyli zmienne przecinkowego, ponieważ potrzebujemy zmienić tylko parametr x, który służy do wysuwania szuflady, bo tylko zgodnie z x-em porusza się szuflada i się wysuwa. O, no, zwróćcie uwagę, że mamy szufladę i zwróćcie uwagę, że czerwona strzałka, czyli oś X, znajduje się do tyłu z szafki, więc aby wysunąć tą szafkę, powinniśmy wysunąć ją w przeciwną stronę niż pokazuje X, a więc ujemnie.
o 80 cm, dlatego mnożymy, gwiazdka jest nad ósemką na klawiaturze i wpisujemy minus 80, bo gdy jest animacja 0, no to jest 0, szafa jest, szuflada jest wsunięta. Jeżeli mamy 1, to jest minus 80, szuflada jest wysunięta. No a jak mamy na przykład pół, no to jest minus 40, czyli wysunięta w połowie, czyli w połowie zamknięta. Bądź coś w tym stylu. Okej, chciałbym, aby naciśnięcie przycisku otwierało, ale kolejne naciśnięcie zamykało też tą szafkę, więc łączę z play, czyli odtwarzanie w normalny sposób animacji, reverse, czyli odtwarzanie do tyłu, ale w momencie, w którym zatrzymaliśmy animację, to jest lepsze. To jest trochę jak kaseta wideo lub magnetofonowa, nie wiem, czy kojarzycie takie rzeczy, no to po prostu do momentu, do którego dojedziemy, w tym momencie zatrzymuje się taśma i cofa, żeby nie czekać na otwarcie do końca, bo nie musimy. Okej, mamy już to prawie gotowe, ale ponieważ silnik nie wie, którą szafkę chcemy otworzyć, bo możemy otworzyć wszystkie, możemy jedną, ale jak jedną, to którą, no nie wiadomo, ale dlatego stworzyliśmy boxa, bo box pozwoli po wejściu w jego obszar wskazać, która szafka będzie działać, a która nie. Znaczy bardziej będzie wskazywać, która ma się otworzyć, bo wszystkie domyślnie są niedostępne. Okej, tworzymy element, który analizuje, gdy gracz jest w obszarze tego boksa, czyli wszedł w niego. On nie jest ścianą, więc można w niego wchodzić. Nie czujemy nic, gdy wchodzimy w takiego boksa. Przynajmniej tak się domyślam. No i też element, który pozwala sprawdzić, że gracz był w tym boksie, ale z niego wyszedł, żeby nie otwierać szafki na odległość, bo ogólnie to się tak nie da. Znaczy niektórzy, widziałem takie, mam talent, że oni umieli. Lub nie umieli, ale ogólnie powiedzmy, że w grze nie mamy takich barierów, więc tworzymy player controller, aby to my mogliśmy otworzyć szafkę, a nie jakiś NPC, który tam sobie biega, chociaż nie biega, ale jakby się zdarzył, czasem się zdarzają, wiadomo, takie. Dobra, mniejsza o to, kompilujemy i teraz silnik wie, że gdy wyjdziemy w obszar, mamy dostęp do animacji, czyli teraz naciskam, nic nie działa, podchodzę dalej za daleko, teraz naciskam F i wysuwa się szuflada. Mogę ją też jeszcze raz naciskając F w dowolnym momencie zamknąć, nawet gdy się otwiera, mogę zamknąć. Okej. Teraz przyszedł czas na drzwiczki, więc wracamy z powrotem do blueprinta i też ten sam przycisk F i ta sama animacja, która jest tak samo wyzwalana, będzie otwierać drzwiczki, tak jak szufladę, w tym samym momencie, tylko że tutaj nie przesuwanie, czyli location, ale rotation, czyli rotacja, otwiera drzwiczki, czyli po prostu je obracamy, ale punkt obrotu jest na krawędzi tych drzwiczek. Myślę, że 120 stopni to jest takie dobre otwieranie, więc powiedzmy, że to. Dlatego tutaj animacja jest od 0 do 1, bo jak pomnożymy 120 lub minus 120 razy 0, no to jest 0. I nie ma znaczenia, czy minus 120, czy 120. Zawsze jest 0, ale już przy jedynce może mieć to znaczenie, więc pomnożę tą wartość razy minus 120, a na początku wprowadzę rotację. Rotacja ma inny kolor tych trzech składowych, ale zawsze możemy je rozbić na floaty. Czyli na to samo, co miała lokacja. Czyli klikamy prawym i rozbijamy. Okej, łączymy to z Z, bo oś pionowa, względem której się obracają drzwiczki, otwierają, to jest oś Z, więc właśnie z nią łączymy. Ale pomnożmy najpierw wartość, żeby się nie otwierało 1 stopień, tylko 120. Będzie bardziej wyraźne. Łatwiej zajrzeć, gdy jest szerzej otwarte. Okej. Wygląda to dobrze. To jest ta oś właśnie, do której trzeba połączyć, czyli pionowa oś Z niebieska, bo Z jest niebieskie. Tak jakoś. Okej. Łączymy wszystko po kolei. Kolejność nie ma znaczenia, ponieważ animacja update'uje się co klatkę i odpowiednio dobiera wartości względem szybkości klatkowania, no bo i tak ma się to otwierać w 3 sekundy, więc jeżeli mamy mało klatek, to się będzie otwierać co klatkę szybciej. Jeżeli mamy dużo, no to płynniej. No i jak widzimy, działa to wszystko fajnie, otwierają się i drzwiczki, i szuflada. Czyli jest problem zajrzenia do szuflady, znaczy do szuflady nie, do drzwiczek, co chowają, bo nam szuflada zasłania, no ale do tego dojdziemy w kolejnych odcinkach. Proponuję zasubskrybować kanał, będę się wtedy bardzo cieszył. Jak polubicie filmik, też się będę cieszył, więc jak chcecie, abym się cieszył, to zróbcie to. Jak nie chcecie, to wszystko jedno.